Piotr, czy czujesz, że po pierwszym już treningu jakieś poprawy w stosunku do swojej jazdy? Na pewno wiem, co robiłem źle do tej pory. Wiem, co muszę sam poprawić jeszcze raz, bo to jest tak parę godzin, to jest tylko tyle, że zauważyłem błędy. Staram się poprawiać, jest lepiej, widać po czasach, ale jeszcze troszeczkę pasować muszę. Najbardziej ja jako pożytkująca motocyklistka widzę od razu postęp, że mogłem skręcać w lewo lepiej niż wcześniej, także jak najbardziej. Jest zdecydowana poprawa. Dużo pewnie czuję na tym motocyklu. Dużo mocniej potrafię im rozłożyć, przycisnąć w ziemi. Po prostu lepiej się jeździ. Tak, no odkryłem w ogóle zupełnie takie techniki jazdy, których wcześniej nie znałem. Także dla mnie to jest masa nowości. Zobaczyłem, jak się sprzęt zachowuje, używając tych technik, których nie mówiłem wcześniej. Nie była ziemia. Trochę więcej pewności nabrałem. Zobaczyłem, że mogę więcej na tej maszynie zrobić. Okej. Okay. Czy poleciłbyś znajomym swoim takie zajęcia? Nawet polecę. No 6 sekund poprawy. Fajnie, bo można było sobie popróbować, pokombinować właśnie w takich kontrolowanych warunkach, nie? Mm-hmm. Także na pewno spróbowałem więcej rzeczy, niż bym spróbował samemu gdzieś tam na parkingu, nie? I czy poleciłbyś komuś jeszcze takie zajęcia? No jak najbardziej, będę polecał.